cześć moi drodzy, chciałem wam pokazać jak ten problem rozwiązałem, że mi się te puste pliki pojawiły, pomimo tego, że mam ustawioną scenę. Dlatego, że czasami jest tak, że jest problem z importem. Mam swoją scenę. Tylko nie wiem, czy nie będę musiał programu uruchomić jako administrator. Zazwyczaj sobie ustawiam w preferencjach. A, ustawię tylko custom, tak będzie jednak lepiej. Bo sandbox ja wykluczę. Wykasowałem plik XML z tego katalogu, aby wam okazać, jak zaznaczam katalog jako główny, żeby należało do mojego katalogu, bo czasami jest tak, że ktoś z was ma nowy komputer i chciałby importować stary projekt na nowym komputerze. Zaznaczę sobie w tym katalogu tu. Żółte foldery są, jak rozwiniecie którąś z partycji. Tylko żeby mi błędy nie wyskoczyły. Trochę się tym martwię. Tutaj piszę, że zmiany będą miały miejsce przy następnym restarcie programu OpenTunes. Holender się trochę martwię, moi drodzy. Bo coś program mi szwankuje. Albo mi się wydaje, że szwankuje. Spróbuję to zaimportować. Mam nadzieję, że teraz nie będzie z tym problemu. Project Management, plik Project Management, zarządzanie sceną, nowy projekt. Jest, pojawiło mi się. I będę mógł wam okazać, zaznaczacie to. A tu jest opcja, że musicie pliki do tego katalogu dołączyć. Jak macie nowy komputer, albo instalowaliście Windows na nowo, tylko musicie dać nową nazwę projektu. Nudzi się, nudno. Ale nudno. Mam tytuł, ale nudno. Pokazuję wam od nowa i robicie teraz coś takiego. Do tego katalogu, już wam go pokazuję, do tego dołączacie te pliki osobne. Pliki palety, pliki sceny. Pozostałe pliki, bo to jest rasterowy level, który używam. Dzięki rasterowemu levelu mogę malować. Pliki TIFF dołączane będą również. A czemu mi stworzył plik BAG? Czemu to jest kopia zapasowa? Chyba mam w programie opcję, którą będę musiał, moi drodzy, odznaczyć. No i dobra, tutaj dołączamy do tego katalogu. To wam pomoże przy imporcie projektu. Aha, nie mogę teraz tego zrobić. Chociaż nie mogę, teoretycznie mogę. Musiałbym wykluczyć ten katalog, ale ja restartowałem program. Aha, już to robiłem przedtem. Okej, dobra. Nie, bo się nad czymś, moi drodzy, zastanawiałem. To też. Wszystko dołączacie, tak abyście mogli zaimportować do waszej sceny te wszystkie pliki zewnętrzne. Zależy i jaką opcję rysowania wybraliście, bo tam są trzy moduły. Rasterowy level, Tunes Raster level i Vector. Dobra, teraz będę mógł naszą scenę zaimportować. Nie patrzcie na to, gdzie jest zaznaczenie, tylko tu. Bo tu są wszystkie pliki. I otwieramy scenę. Szybciej, Tunes. Co tak wolno? Dlatego, no i mamy. To jest rasterowy level. Też mam swoje palety tu. Można mieć taką opcję, nie mówiłem wam o niej, że jak mamy paletę kolorów z pędzlami, bo mamy rasterowe pędzle też, jest ich naprawdę sporo, to można konwertować to do palety studyjnej.
Albo jak nie możecie znaleźć palety, to możecie ją po prostu załadować. Czasami nie widać palety kolorów, to dajecie opcję tu, wybieracie skąd. I w tym katalogu są w rozszerzeniu TPL palety. Dlatego, że to zaoszczędzi wam czas przy rysowaniu postaci. Ja mam swoją postać jeszcze niedokończoną, ale nad nią cały czas pracuję i wybieram sobie opcję zapisz wszystko, tak aby można było swobodnie pracować w programie. Także życzę wam miłego dnia. Mam nadzieję, że byłem w miarę jasny i zrozumiały. Bo dla nowych ludzi, co dopiero zaczynają przygodę z tą aplikacją, mógłby być koszmarny problem. Bo ja się z tym programem trochę zmagałem na samym początku. No to nic, to życzę wam miłego dnia.